Hejka, więc dzisiaj mam dla was znowu vloga. Wiem, że lubicie właśnie takie zwykłe domowe vlogi, nawet nie z wyjazdów, tylko po prostu jak coś tam w domu robię i tak dalej. Dlatego stwierdziłam, że dzisiaj takiego nagram, bo ostatnio też czytałam komentarze pod filmikami, że chcielibyście, żebym na przykład jakieś paczki pokazywała. I o, dwie paczki, bo tam do mnie przyszły. Ja się przed chwilą w ogóle dopiero rozpakowałam, bo dzisiaj w nocy wróciłam z Gdańska. Czyli vlog z Gdańska na pewno widzieliście filmik przed, a jak nie, to będzie pod koniec filmiku, więc musicie zobaczyć. No, ja teraz właśnie lecę na siłownię z godzinnym opóźnieniem, w sumie prawie 45, bo miałam być 45 minut temu, ale mi nie wyszło. Dopiero śniadanko zjadłam, wypiłam herbatkę. No, no i teraz lecę na siłownię. Najpierw jakiegoś energetyka jeszcze wezmę, bo zasypiam po prostu, nie wiem, o co chodzi, ale napiszcie mi w komentarzach, czy wy też tak macie w ostatnim czasie, że ciągle wam się chce spać i jesteście coś tak cynie rozbudzeni. Ja naprawdę, obojętnie ile śpię, czy śpię mniej, czy śpię więcej, ja jestem ciągle jakaś śpiąca. A, film bym też musiała zmontować, ale nie wiem, czy zdążę w sumie dzisiaj to zrobić. A wieczorem widzę się ze znajomymi, także też was na pewno zabiorę. Makaron ciemny z sosem kurkowym i za chwilę sobie coś tam włączę na YouTubie i zjem obiadek. Okej, więc obiecałam wam, że pokażę wam paczkę, że zrobiłam już tu bałagan z jedną paczką, to najpierw wam to pokażę, a potem drugą. I są to, słuchajcie, francuskie perfumy, ale polska firma. I tutaj mam kolekcję francuską i kontynentalną. Właśnie zamówiłam 3 damskie i 1 męski. I są to takie odpowiedniki tych drogich perfum. Ja sobie zamówiłam tutaj Giorgio Armani C, Lady Million Paco Rabanne i zamówiłam jeszcze, słuchajcie, Opium Black. A z męskich zamówiłam Invictusa. Właśnie jestem już wypsikana tymi perfumami, bo sobie je testowałam od rana i naprawdę jestem bardzo zadowolona z zapachu. Pachną właściwie jak oryginały i też się bardzo długo utrzymują, także super. No a cena jakby nie była konkurencyjna, możecie sobie właśnie zobaczyć. O, i tutaj macie damskie. I właśnie z tej serii francuskiej jest po 50 ml te flakoniki mają. Za chwilkę wam je pokażę, właśnie są takie matowe, fajne. A z tej serii kontynentalnej mają po 100 ml. Za moment wam pokażę. Właśnie mój kolega też je używa i jest bardzo, bardzo zadowolony. Perfumy są bardzo intensywne, długo się utrzymują, ładne zapachy, także naprawdę wam polecam. Tutaj o, możecie zobaczyć, jak te flakoniki wyglądają. Naprawdę bardzo, bardzo fajnie. Tutaj takie mniejsze. Też idealnie na przykład do torebki, jakbyśmy chcieli w sumie wrzucić. Takie matowe wykończenie mają te flakoniki. I tu jeszcze właśnie mam katalog, słuchajcie. I tutaj mamy właśnie opisane te wszystkie perfumy, na jaką okazję są najlepsze, dla kogo. Tutaj na przykład jest ta seria francuska i właśnie, że zaperfumowanie wynosi 20%, olejki zapachowe przyszło 8-tygodniowy proces, maceracji, że są trwałe. I jeszcze znajdę informacje o tych... Czekajcie, jeszcze wam pokażę te kontynentalne, o. Jak widzicie, zaperfumowanie wynosi 24%. I 12-tygodniowy proces maceracji, ekskluzywny flakonik, więc naprawdę fajnie. Wstawię wam link do Instagrama w opisie, gdzie możecie na Insta Direct po prostu zamówić. Napisalibyście po prostu, który perfum by was interesował. Myślę, że warto się zainteresować, bo można dużo zaoszczędzić na perfumach. A jak ostatnio was się pytałam na mojej grupce na Facebooku, jakie perfumy używacie, to dużo z was właśnie używa takich oryginalnych. Druga paczuszka jest z drogerii internetowej ladymakeup.pl. Właśnie bardzo lubię tamtą drogerię. Ja i wam pokażę, co tutaj sobie zamówiłam. Przede wszystkim moja miłość, czyli suchy szampon z Batiste, ten najciemniejszy. Oraz moja druga miłość, czyli puder z The Balm Sexy Mama, który uwielbiam, naprawdę jest świetny. Zamówiłam sobie właśnie, żeby przetestować sztuczne rzęski z Ardell. Ja nie wiem, co dzisiaj mój aparat odwala, ale dzisiaj, żeby sfokusować coś, to graniczy z cudem. O, widzicie, ciągle mi ucieka, o. Nie było mojego korektora z L'Oreal, więc sobie stwierdziłam, że przetestuję jakiś z Paezem. Baza pod podkład z Art Deco.
Kolejny to jest taki stick, taki bronzer z Revolution. Miałam już kilka właśnie takich sticków z Maybelline i z NYXa, ale zawsze one są dwustronne i po drugiej stronie jest rozświetlacz, który rzadko używam właśnie, więc szkoda i produkt się marnuje, więc teraz stwierdziłam, że sobie zamówię taki jednostronny. Mój ulubiony podkład z L'Oreala, który oczywiście nie chce się wyostrzyć. O, teraz. I dwa produkty z Krolan. Spray utrwalający makijaż. Właśnie nigdy nie miałam takiego czegoś, dlatego chciałam przetestować. Oraz puder matujący. Właśnie nie pamiętam, czy to jest bambusowy, czy... Nie, to jest puder ryżowy. Coś takiego znalazłam. Jeszcze nigdy tego nie używałam, ale czytałam dobre opinie o tym. I to jest taka odżywka w sprayu, taki olejek. 0% parabenów, także przetestuję również. Ja właśnie będę brała się za montowanie vloga z Gdańska, także no. Tyle chciałam wam w sumie powiedzieć, że właśnie za to się teraz będę brała.